największych gwiazd imprezy Centropolis. Wczoraj królował tutaj Westbam, a dzisiaj już w tej chwili na scenie ATB, tysiące rąk uniesionych w górę. On jeden, taki niepozorny. Ale gdybyście widzieli, co się tutaj dzieje, naprawdę kilka tysięcy ludzi spokojnie przybywa na imprezę Centropolis. No i właśnie teraz bawi się w rytmach, które serwuje nam tutaj ATB.
imprezy Suntropolis tylko w Radiu Planeta. Możecie też słuchać przez internet na www.planeta.fm.pl. Ja odnoszę wrażenie, że zrobiło się tutaj co najmniej dwa razy głośniej, a już na pewno przybyło dwa razy tyle ludzi, ale to wszystko z powodu gwiazdy, która w tej chwili na scenie ATB zagrzewa wszystkich i robi to doskonale. W takim razie oddajmy się przyjemność słuchania.
oddychaj, tak ja wiem, że on jest przystojny. Ja się nie mogę opanować. Słuchajcie, byłam przed chwilą pod sceną. ATB daje czadu. Publiczność szaleje, dziewczyny mdleją. Ja też chyba zemdleję, bo po prostu jest niesamowity. Czekajcie, bo będę ją musiał trzymać. Ale naprawdę jest, słuchajcie, bardzo, bardzo gorąco. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć, że właśnie do naszego namiotu zawitał Mogwai. Kolejny gość na planecie, w studiu tutaj planety. Jak tylko tutaj pokona schody, zaraz z nim porozmawiamy. Już jest, słuchajcie, wdrapał się tutaj do nas do studia na górę Mogwai. Słuchajcie, no przezabawny człowiek, śmieje się, nie mogę go tutaj opanować. Fani robią zdjęcia, szarpią go. No mam nadzieję, że to się wszystko za chwilę uspokoi. Atmosfera jest naprawdę fajna, chociaż tutaj na planecie przeżyliśmy mały smutek, o którym chcę wam powiedzieć. Hi Mogwai, cześć Mogwai. Hello, hello. Uśmiechnięty, zadowolony. Mogłaś, zanim zaczniemy wywiad, powiedz mi proszę jedną rzecz. Mamy tutaj trochę przykrą sytuację, bo jeden ze sławnych DJ-ów, na którego bardzo czekaliśmy, bardzo liczyliśmy, nie przyszedł do studia, bo obawiał się, że ci ludzie tutaj zgromadzeni, również jego fani, no po prostu coś mu zrobią, obawiał się tego. Dla nas takie zachowanie jest no, niezrozumiałe, wręcz śmieszne. Czy ty też miałeś takie same obawy, że ta publiczność tutaj w Ogrodzieńcu jest zbyt dzika i może ci coś zrobić? Unless we start the interview, please tell me one thing. We had such situation here because one of the famous DJ didn't come here to our studio because he was afraid these people here, also his fans, can do something to him, something bad. For us it's a little bit ridiculous. Do you have the same feeling that the audience here in Ogrodzieniec are wild and they could do something bad to you? Of course they are wild. Oczywiście są dzicy. They are mad. Szaleni. But the main thing is that there are good people for having a good time, for being here, and appreciate to be as an open air like we are right now in a place which is very, very special. And I don't know about who are you talking about, but I can't imagine. Mogłaś twierdzić, że no owszem, ludzie są dziccy, szaleni, ale to wszystko zabawa. No nie wie, o kim ja mówię i nie może zrozumieć takiego zachowania. No moi drodzy, ja myślę, że wy się domyślacie, o kim ja mówię, ponieważ czekaliśmy tutaj na tego DJ-a bardzo długo. No ale cieszymy się, że przynajmniej Mogwai odwiedził nasze studio. Mogwai, pracujesz z najlepszymi w swoim fachu. Włożyłeś wiele pracy, by znaleźć się w czołówce najlepszych DJ-ów.
Na pewno masz jakąś sprawdzoną receptę na zrobienie błyskotliwej kariery. But at first, you know, I want to know, who was it? Who was it? Yes, who was it? I don't know if I can tell. Okay, if you don't want to tell, you don't have to. He's playing right now. Ah, okay. Okay. It's nice to have you here on Planeta FM. Crazy. You work with the best in your profession. You did a lot to be in a first top DJ's ranking. I'm sure you have a good recipe to make a brilliant career. Hopefully. I'm doing my best. Robi co może. Cause I'm loving what I'm doing. Kocha to, co lubi. And it's not the work, it's more... Nie traktuję tego, you know, jak like, pracy. All of my friends are telling me, you're doing something, what you start as your hobby and now it's your profession. And it's still like this. It's not like that I'm having a must-have holidays about it. Cause I love what I'm doing and that's what it's all about. And I'm looking forward to see what's going on in the future. Mogłaj mówi, no, że wielu ludzi mówi, że to, co robi, to praca, ale on tego tak nie traktuje. To jest, owszem, jego praca, ale przede wszystkim to jest jego hobby. On zawsze czuje się jak na wakacjach, ma z tego dużą satysfakcję i naprawdę to kocha. Wielu młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać DJ-ami, grać z najlepszymi, sprzedawać płyty. Co poradziłbyś młodemu człowiekowi, który dopiero zaczyna w tym fachu? Many of the young people dreams about being a DJ, work with the best and famous DJs, sell the records. What would you say to them? What should they do in the beginning to distinguish themselves in the DJ's world? Zamyślił się. A lot of people ask me this question, especially young DJs, young producers, what they have to do to come to a place or to come to a position where other people will recognize them. Wielu ludzi go o to pyta, wielu młodych DJ-ów, wielu młodych producentów, co zrobić, żeby się przebić w tym świecie, żeby mieć dobry początek. And I can tell them is that I started my DJ career. I had no mentor, no guy on my right or my left side who told me the right way to do what I have to do to come to a place. To come to position where you can do it as your profession, to do it as your main profession, to live for the thing and earn money where you can live from it. But okay, at first. Thanks. Mogłaj mówi, że no, kiedy on zaczynał, nie miał swojego mentora, nie miał się na kim wzorować. Sam zaczynał, musiał do wszystkiego dojść sam musiał sobie radzić. I musiał być przede wszystkim wytrwały w dążeniu do celu. But I think it's like this, that it doesn't matter what you do or what you want to have to do. If it comes out of you, if it comes out of your heart and you say to yourself, I want to live for this and I want to go this way and I see the future for me in this, but you have to really believe in it, then it will work. But you must believe in it, because there are lots of people around, especially in this fucking music business. I'm kidding, but it isn't an easy business, and there are so many people around you. They're calling friends sometimes, they can be friends, most of them are not friends, but they know the way for you, but you have to know your way for you, and then it works. But you have to go on, you know, right? It's hard to explain it in English, but if you believe in it, then it will work. I will try in Polish. Do it. Mogłem mówić, że tak naprawdę nie ma znaczenia to,
co się robi, jak się człowiek zachowuje. Najważniejsze jest to, żeby to, co robicie, młodzi DJ-e, żeby wypływało z was, z głębi serca, żebyście wierzyli w to, co robicie, bo jest wielu ludzi wokoło, którzy mogą wam dawać 100 tysięcy rad, ale tak naprawdę trzeba słuchać głosu własnego serca, iść własną drogą, nie oglądać się na boki, po prostu robić swoje. On tak właśnie robi. Genau. Yes, we know. No, no, I didn't understand you, sorry. We know that, we know that. You know this, or you... I know that, I hope they know that. You know, it's everywhere the same. It's everywhere the same. And it doesn't matter if you work as a dentist, if you work in a supermarket, whatever. Myślę, że mogłaś chciał powiedzieć, że nieważne, czy jesteście dentystami, czy pracujecie w supermarkecie. Po prostu, jeżeli robicie swoje, jesteście w tym dobrzy, to na pewno pewnego dnia wypłyniecie. Okay, of course, you can't see it, you know, as a supermarket business, you know. Of course, it's different, but you know what I mean. It is like if you want to be a person like you want to be. It doesn't matter in which position. It doesn't matter what you want. It depends on how you feel it and if you want it. That is what I want to say. Bubaj mówi, że tak naprawdę nieważne, gdzie pracujecie, czy jest to supermarket, ponieważ każda profesja jest inna. Najważniejsze jest to, żebyście robili to, co naprawdę czujecie, co wam odpowiada. What is your plans for the future, for the summer? I don't know, work or vacation? Both. Hot girls, cold drinks? Girls and girls, plany, you know? Na przyszłość, co z wakacjami? Praca, wakacje, gorące dziewczyny, zimne drinki? A little bit of everything, of course, you know? Wszystkiego po trochę. It's a long time ago that I'm having a good summer like this, especially because of the, you know, in Germany, everybody knows that we had this World Cup, and it's a very, very good atmosphere right now in Germany. We have the best weather which we've ever had, I think, in my hometown where I grew up 20 years ago, or not 20 years ago, but 20 years of my life. We had 3 days ago the hottest day of since they looking for the temperature, you know. We had about, I think, 38, 40 degrees, you know, and I learned a new maybe possible girlfriend, and met her, and I'm a little bit in love. So, for me it's a good summer. No, zaczęło się, kochani, od tego, że Bogaj powiedział, że zawsze w tym roku wydarzeniem najważniejszym był oczywiście mundial. On żył i do tej pory jeszcze gdzieś żyje mundialem, tym, co się działo. A tak w ogóle to mówi, że ma, na pewno zostanie w Niemczech. Wykorzysta te wakacje, te gorące wakacje, na to, żeby spotkać się ze swoją dziewczyną, ponieważ jest zakochany. No tego pewnie powinnam nie mówić, bo teraz wszystkie fanki będą smutne. I said about your fans, that you said that you have a girlfriend and that you're in love, and I'm in love, but it's not right now my girlfriend, but it looks like that she's going to be. Hopefully. Zreflektował się, powiedział, że no tak, jest zakochany, że to tak nie do końca jest jego dziewczyna, ale pracuje nad tym. No zobaczymy, jak to będzie. But it makes it much, much more exciting, you know? Like, no, it doesn't matter where you come from, but it's like for a man or for a girl, if you're not sure where the journey is going on, and but you feel like that it feels good, and Mówaj, mówi, że to jest fantastyczne uczucie, że nigdy nie wiadomo, jak to się potoczy, jak to się rozwiąże, i ten stan bardzo mu odpowiada. Ja myślę, że to przekłada się też na jego muzykę, bo jeżeli człowiek jest
zakochany, targają nim pozytywne emocje, to wszystko też wychodzi w muzyce. Thank you, Mogwai, for visiting. Thank you. We talk so much right now. We don't want to make a book out of it. But it was good. It was good to speak you. It was good to speak with you. Thank you very much. And it's a very, very good night here. If you're not here, and if you don't sit in your car, come to this place, because it's amazing. Mogwai mówi, że to jest wyjątkowa, nieziemska noc, jeżeli nie siedzicie gdzieś w samochodach, jeżeli nie siedzicie w domach, przybywajcie tutaj, bo naprawdę warto, wiele się tutaj dzieje. No a teraz już powracamy do ATB, wciąż na scenie, do godziny drugiej.
Metropolis w Grodzieńcu bezpośrednio w Radio Planeta i tylko w Radio Planeta, ale jeszcze nie może odsłonąć. A ja wciąż wzdycham, po prostu ja dzisiejszego wieczoru cały czas wzdycham. Słuchajcie. No tak, zauważyliśmy. Mogłaj, no po prostu zrobił na mnie wielkie wrażenie. Przesympatyczny człowiek, pozbawiony wszelkiego gwiazdorstwa, zupełnie normalny. Tutaj po opuszczeniu naszego studia przez dobre 15 minut fotografował się z fanami, rozdawał autografy, wyszedł do ludzi i w ogóle się nie bał, że go zlinczują, że zedrą z niego ubranie. Można tak, się okazuje, nic złego się człowiekowi nie dzieje, niektórym to jednak tak. Publiczność jest naprawdę wspaniała tutaj w Ogrodzieńcu i gwiazdy naprawdę nie muszą się obawiać. Dokładnie tak. A ja wam powiem, ona powiedziała, że się zakochała, no. Ojejku, ty tam zawsze musisz wszystko wyciągnąć na antenę. Okej, ATB cały czas tutaj na żywo zagrzewa publiczność. Jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. Poza tym ja chciałam powiedzieć, że Mogłaj i tak zdradził nam w wywiadzie, że jest zakochany, więc nie mam szans najmniejszych, no niestety. Tak. Ale nigdy nie mów nigdy. We'll be right back.
bezpośrednio relacja z imprezy z Santropolis w Ogrodzieńcu. Słuchajcie, troszkę zdyszany jestem, ale drapałem się tutaj na samą górę. Przede mną scena i mnóstwo ludzi podrygujących dźwięki, które wydaje ATB. On na scenie rewelacyjnie oświetlonej, a za nim takie ekrany, można powiedzieć, na których przeróżne animacje się pojawiają. No i przede wszystkim ci ludzie, ten klimat, którego no nie da się opisać chyba słowami, tego zdecydowanie poczuć. Mnóstwo osób przybyło na roczną imprezę Santropolis. Dziś przypomnimy drugi dzień. No i między innymi stwórcą tego, jeśli to tak można nazwać, zamieszania z całą pewnością jest ATB, który cały czas w tej chwili na scenie.
all the familiar places. I've been running like a sentence, never begun. I've been looking for a way to let you know. I got nothing left to feel the spaces. I got nothing but a center, coming and gone. I've been doing cycles and it shows. I got nothing left to feed all the spaces. I got nothing but a center. Coming and gone. I've been doing cycles and it shows. Na scenie w Ogrodzieńcu, ci, którzy przybyli tutaj na miejsce, mówiłem, że taki klimat panuje tylko w tym właśnie miejscu pod ruinami zamku, ale tam na dziedzińcu zamku, warto przypomnieć, też można słuchać fajne klimaty, a jest dużo rytmów house'owych, ale zdecydowanie więcej ludzi tutaj przed sceną główną, gdzie ATB zagrzewa wszystkich i robi to doskonale.
Jak to znaczy, ATB sięga nie tylko po swoje hity, ale także dobre, sprawdzone produkcje, jak to jest i w tym przypadku. No i od czasu do czasu słuchać zanikającą muzykę, tak to on właśnie wtedy sprawdza, czy ta ekipa, która bawi się tutaj w Ogrodzieńcu, potrafi wydać z siebie jeszcze jakikolwiek okrzyk, ale jest nieźle, naprawdę jest nieźle, nie ręce uniesione cały czas w górę, no i kilka tysięcy ludzi balujących w ruinach zamków w Ogrodzieńcu na imprezie Suntropolis 2006. Dzisiaj drugi dzień, ale jest naprawdę bardzo, bardzo gorąco. No i to bezpośrednia relacja w Radiu Planeta. Tylko u nas dźwięki wprost z Ogrodzieńca. Metropolis w Ogrodzieńcu, tylko w Radiu Planeta FM. A nasz trudno wierzyć, że już półtorej godziny minęło, odkąd na scenie pojawił się ATB, a publiczność rozgrzana do czerwoności, a po nim też będzie się działo, bo od godziny drugiej Kate Tracy, później Hooligan, nad ranem zagrają Dervish, z którym między innymi rozmawialiśmy już dzisiaj na planecie. No i na zakończenie tej imprezy do białego rana poziom X, no tych chyba najbardziej wytrwałych, bo trzeba przyznać, że po dwóch dniach takiej imprezy, no tak, no, forma zdecydowanie jest potrzebna. ATB cały czas na scenie w Ogrodzieńcu.
Zagra. Jednak zagrał Marrakesh ATB. Jego set powoli dobiega końca, no jeszcze jakieś 20 minut będzie tutaj nagrzewał wszystkich w ogrodzieńcu. Teraz przez moment zrobiło się ciemno, tak bardzo mroczno, można by powiedzieć, ale z całą pewnością tylko na moment, bo cały zamek, jak i całe otoczenie jest tutaj pięknie oświetlone. Nawet taki wielki balon jest, który co jakiś czas rozświetla okolice. Najjaśniejszym punktem jest jednak scena, z której te dźwięki wydobywają się do Was. Bezpośrednia relacja tylko w Radiu Planeta. No i ATB na imprezie Santropolis.
pierwszy w Ogrodzieńcu, po raz pierwszy na imprezie Suntropolis. No, trzeba przyznać, że są tu już tutaj prawdziwi weterani, jak chociażby Westbam, który pojawił się wczoraj, a dzisiaj między innymi Diana DeRouche. Ona też co roku na imprezie Suntropolis była tutaj również u nas w studiu. No, ITB po raz pierwszy, jak się okazuje, doskonale sprawdza się na tej imprezie, rozgrzewa publiczność do czerwoności, choć są już tacy, którzy padają ze zmęczenia. Miejmy nadzieję, że tylko na moment, bo do rana jeszcze sporo, sporo czasu. Cisza się zrobiła. Ale wszystko jak na lepszym porządku. To jeszcze nie koniec. Ola się nawet znalazła, przebiegła tutaj wprost spod sceny. Wyskakałaś się?
Bardzo się wyskakałam, aż mi tchu brakło. No, ciężko mnie odciągnąć od sceny. Nie tylko mnie, wszyscy tam zgromadzeni szaleją. ATB daje czadu. Słuchajcie, to jest niesamowite, ile ten człowiek ma energii, jaki ma w sobie power. Ja obserwuję cały czas ten jego występ z naszego studia, ono tak troszkę obok sceny, ale doskonale widać stąd bawiących się ludzi, no i te mnóstwo rąk, które są uniesione w górę. I co warto zauważyć, ATB już rzadko bywa na scenie sami, mu zawsze towarzyszy mnóstwo ludzi, którzy robią fotki, którzy machają. Rzadko się zdarzy tak, żeby on był na scenie sam, prawda? No w tej chwili też nie jest sam, cały czas kręcą się koło niego jacyś ludzie. Zazdrościmy, ja bym tam z chęcią też skoczyła, ale niestety no jest też masa ludzi, która go pilnuje. I oni też tutaj fotki robią. Tak. No tak, no po prostu gwiazda HB na festiwalu Suntropolis w Ogrodzieńcu. No to posłuchajmy, niech gra, bo to już ostatnie minuty jego występu tutaj w ruinach zamku w Ogrodzieńcu.
jest ten moment, kiedy ATB żegna się ze swoimi fanami w Ogrodzieńcu, macha na do widzenia. A z pewnością będzie to gorące pożegnanie, a będzie to bardzo gorący występ ATB. Ola, cały czas zasłuchana. A jakże, moi kochani, po ATB pojawi się na scenie Kate Tracy, który pochodzi z Hanoveru. Jego utwory Your Own Reality i Dance for Eternity było absolutnym zaskoczeniem. Obydwa nagrania całymi tygodniami znajdowały się na niemieckiej liście 30 najlepiej sprzedających się singli oraz zajmowały wysokie pozycje na dance'owej liście Top 10. Ogromny sukces pierwszego singla był właściwie kwestią czasu. Sam autor nie uważał go za hit, lecz utwór raczej przeciętny i zdecydował się na publikację dopiero po namowie bliskiego przyjaciela. No i od razu osiągnął sukces. Nic dziwnego, że zapraszany jest na tego typu imprezy. Dzisiaj jest z nami tutaj w Ogrodzieńcu na festiwalu Open Air Centropolis 2006. Do trzeciej będzie dla was grał, a potem jeszcze usłyszycie na naszej antenie Huligana, relacja na żywo do godziny 4:00, tylko na planecie. Czekaj, tam cały czas jest ATB.